co mi chciałeś powiedzieć? No więc chciałam ci powiedzieć, że wdałam się w dyskusję z tym rodzicem, który otrzymał te 9 zadań, dokładnie matematycznych, do rozwiązania ze swoim dzieckiem w domu jako pracę domową i twierdził, że nie da się ich rozwiązać w mniej czasu niż godzinę. Jak ci czytałam te zadania, rozwiązaliśmy je w niecałe 15 minut. I on twierdził, dyskutował ze mną, pisał do mnie i tak dalej, że mam mu teraz natychmiast, już jak najszybciej podać rozwiązania, rozpiskę, to tamto, stramto, podzielić przez słupki, Bóg wie co jeszcze, nie? I nie mogłam zrozumieć, dlaczego on nie akceptuje tego, że ja mu podaję właśnie te rozwiązania. Zaczęłam mu pisać całe działania. Wszystko po prostu, żeby miał jak, że tak powiem, krowie na rowie wypisane, o co chodzi w tych zadaniach. One naprawdę nie były trudne, one były proste, odwoływały się do podstawowych kompetencji ucznia 12-letniego, czyli do znajomości kalendarza oraz prostych działań matematycznych dzielenia, mnożenia, dodawania, odejmowania. I uświadomiłam sobie jedną bardzo ważną rzecz, że możemy sobie dyskutować bardzo długo, czy zadania domowe są potrzebne, czy nie są potrzebne, ale doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że skupiamy się na tym, nad tymi samymi zadaniami domowymi. Nie myślimy nad tym, co stoi za tymi zadaniami domowymi, czyli że nauczyciele myślą, że jeżeli zadadzą dziecku coś do domu, to ono to przećwiczy z rodzicami często i się czegoś nauczy. I rodzice, przepraszam, nie rodzice, tylko nauczyciele zapominają o tym, że jako osoby, które skończyły uczelnię, która ich przygotowała do tego, aby prowadzić te lekcje, są o wiele wyżej w swoich kompetencjach niż ci rodzice. I okazuje się, że te zadania, te proste zadania matematyczne są dla rodziców problemem. Chodzi mi o to, że nie chciałabym użyć tego słowa, że rodzice są głupi, bo nie są, każdy umie coś innego, tylko że nauczyciel zadaje pracę domową i myśli, że no przecież każdy to zna, tak? Czyli no, jakby trochę, jakby nauczyciel nie wychodził poza swoje, nie umiał spojrzeć na rodziców innym spojrzeniem niż swoim własnym, czyli ja to umiem. Więc oni też powinni to umieć. No przecież każdy z nas umie dodawać i odejmować. Okazało się teraz przez ten krótki czas, to zajęło mi dokładnie 20 minut, że tak nie jest. Rodzice często nie rozumieją zadań domowych, choć one są proste, tak? Więc tutaj mylnie używam tego słowa, ale też się poczuwam do tego, że jestem troszeczkę pedagogzką już, troszeczkę, że nauczyciele nie mogą zadawać prac domowych, bo uczniowie nie mają kompetentnego otoczenia, które mogłoby im pomóc te zadania zrozumieć. Nie tylko rozwiązać. Ten rodzic mi zarzucał, że ja znalazłam sobie w internecie rozwiązania zadań i mu przekleiłam szybko do notatek i wysłałam mu gotowe strony z notatek swoich z telefonu, z rozwiązaniami ściągniętymi, nie wiem, ściąga.pl albo coś takiego, tak? Ja za nie mówiłam, bo ponieważ mi się wydawało to być czymś absurdalnym, no bo to były tak proste zadania, no to więc po co ja miałabym, musiałabym przepisać teraz tą treść tych zadań, wpisać ją w internety, znaleźć tą odpowiedź i przekopiować. To by zajęło mi więcej niż rozwiązanie tych zadań. I dotarło do mnie, że ludzie to robią. Rodzice to robią. Oni biorą te zadania, wpisują je w Google i wpisują rozwiązania w zeszyty swoich dzieci. No więc to jest to zadawanie z sensem, to takie pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Czy my zadajemy z sensem, my wszyscy, po prostu cokolwiek, komukolwiek, tak? No bo jeżeli takie dziecko trafia na rodzica, który... Co ona tu w ogóle wymyśliła, jakie głupoty i w ogóle... Dobra, szybko weźmiemy telefon, okej, tu będzie 12, wpisz 12, tak? No i to jest bez sensu. Chciałem cię coś zapytać, ale nasza najmłodsza córka woła. Tak się budzi, no muszę. Więc zapytam cię jutro. Okej.